Powinno trwać tyle, jak powinno. Dobrze, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję Państwu, że jesteście cały dzień z nami i macie jeszcze odrobinę siły na wysłuchanie również mojego wystąpienia. Ja chciałam powiedzieć o świadkach, a poproszę jeszcze o prezentację. Chciałam powiedzieć dzisiaj o świadkach i świadectwach zagłady. I celem mojego wystąpienia jest przekazanie kilku refleksji właśnie o żydowskich świadectwach i ich autorach. Wbrew temu, co by się mogło wydawać, świadectw pisanych w czasie zagłady, dzienników, pamiętników, listów, kronik, przeróżnych notatek zostało dość wiele. Znajdują się one w archiwach, między innymi w Żychu, w bibliotekach, instytucjach badawczych, muzeach w Polsce i na całym świecie. Są one oczywiście też wydawane przez różne instytucje, między innymi przez Żych, przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów, przez Żydekarta. Te miejsca od lat wydają materiały biograficzne, natomiast ostatnio również Biblioteka Narodowa, to już zostało dzisiaj wspomniane. Kilkanaście lat temu pośród przede wszystkim polskich historyków przetoczyła się dyskusja o wiarygodności świadectw osobistych. Dyskusję tę zapoczątkował Jan Tomasz Gross, który stał na stanowisku, że relacje żydowskie należy traktować szczególnie. Zalecał, aby każda relacja żydowska była analizowana nie z zachowaniem krytyki źródeł, ale przede wszystkim po prostu tym relacjom należało zaufać, uwierzyć ich treści. I oczywiście to stanowisko wzbudziło szereg zastrzeżeń ze strony polskich historyków, z których część podkreślała kwestie obiektywności i rzetelności tych źródeł, wskazując na pojawiające się w nich często jakieś nieprecyzyjne bądź też wręcz błędne dane. Inni z kolei badacze, nie do końca zgadzając się ze stanowiskiem Grossa, podkreślali, że w wielu przypadkach jedyne dostępne źródła mówiące o wydarzeniach i doświadczeniach Żydów, szczególnie w małych miasteczkach, są dostępne tylko właśnie z tych relacji osobistych. Dodatkowo są one dostępne, dają one dostęp do indywidualnego doświadczenia i to właśnie one pozwalają w pełni zrozumieć faktyczne znaczenie oficjalnych dokumentów niemieckich, tego, co oznaczają liczby pojawiające się w zestawieniach statystycznych i raportach, jakie wydarzenia stoją za datami z oficjalnych niemieckich dokumentów bądź listów. W dzisiejszym wystąpieniu na pewno nie zamierzam przedstawiać Państwu jakichś zbiorów relacji czy dokumentów, które uważam, że musicie Państwo włączyć do programu nauczania, bo on i tak jest przeładowany. Poza tym ja nie jestem od tego ekspertką. Natomiast chciałam trochę porozmawiać, krążąc wokół właśnie kwestii tej obiektywności i subiektywności źródeł historycznych i przełamać takie błędne, nie wiem czy nadal jeszcze podzielane, przeświadczenie i podział na źródła niemieckie, czyli te, które są obiektywne, źródła żydowskie, które są w domyśle subiektywne, intymne, emocjonalne. I chcę to zrobić na przykładzie kolekcji, którą znam najlepiej, a mianowicie Archiwum Ringelbluma, które zostało już wspomniane w wystąpieniu pani doktor Wróblewskiej. W dzisiejszym wystąpieniu chciałam też poszerzyć nieco kategorie świadectwa, które zazwyczaj są utożsamiane z intymnym dziennikiem. I chciałam zwrócić przede wszystkim Państwa uwagę na samoświadomość autorów relacji, świadectw, którzy pisali nie tylko wiedzeni potrzebą zdania relacji z osobistych doświadczeń, czy też indywidualnych emocji. Źródła te były nierzadko pisane z myślą, że przetrwają śmierć swoich autorów. Ktoś je w przyszłości przeczyta i w ten sposób będą one w stanie zaświadczyć o losach i niezawinionej śmierci swoich autorów. O takiej misji swojego dziennika pisał m.in. Chaim Aaron Kapłan, nauczyciel języka hebrajskiego z Warszawy. Kapłan jest dość unikalnym przykładem autora dziennika, ponieważ on swoje zapiski prowadził od 1933 roku i kontynuował je również w czasie wojny. Zapisywał drobiazgowo przebieg swojego życia, ale w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że zapis jego indywidualnych losów z czasem staje się zapisem losów narodu.
dokumentowanie dramatycznych przeżyć i upokarzających sytuacji było dla niego tak samo trudne, jak i ich doświadczanie. Niemniej jednak kapłan podejmował ten wysiłek, rozumiejąc obowiązek dawania świadectwa. I notował on między innymi, tutaj podaję Państwu cytat z jego dziennika. Nadejdzie dzień, że moje słowa zostaną opublikowane. Co by się nie stało, stanowić one będą źródło historyczne dla księgi naszych prześladowań. Wydziera z nich nieprawda sucha, zastygła, ale prawda żywa. Prawda cisnąca się na światło dzienne i na świat, oznajmiająca wszem i wobec. Patrzcie, bo nie ma większego bólu ponad nasz. Koniec cytatu. Potrzeba zaświadczania, spisywania możliwie dokładnie codziennych wydarzeń wojennych z zachowaniem możliwie wielu perspektyw przyświecała także Emanuelowi Ringelblumowi, twórcy kroniki Getta Warszawskiego oraz podziemnego archiwum Getta Warszawy, znanego powszechnie właśnie jako archiwum Ringelbluma. Ringelblum był z wykształcenia historykiem, z zawodu nauczycielem, a ze swojej pasji działaczem społecznym. Przyświecało mu w jego pracy przekonanie, że kultura Żydów polskich, szczególnie język jidysz, powinny być przedmiotem badań naukowych, a sama historia Żydów powinna być dokumentowana i badana również przez samych Żydów. Wspomniane podziemne archiwum Getta Warszawy było największym dokonaniem intelektualnym, historycznym i społecznym Ringelbluma. Jest to jedno z największych archiwów dotyczących zagłady Żydów polskich. O, to jest właśnie Ringelblum. Liczyło 35 tysięcy stron. Jest ono przechowywane obecnie w Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego i stanowi serce tego archiwum. Dokumenty te są dostępne w całości w języku polskim. Po pierwsze w formie 36-tomowej pełnej edycji archiwum, również na stronie Centralnej Biblioteki Judaistycznej oraz na portalu Delet, który też dzisiaj był wspomniany. Znaczenie historyczne i cywilizacyjne archiwum zostało dostrzeżone również m.in. przez UNESCO, które w 1999 roku wpisało je na listę pamięci świata. I chciałam dzisiaj omówić fenomen tego zbioru, uwzględniając w mniejszym stopniu jego zawartość merytoryczną, a bardziej skupiając się na sposobie działania archiwum, metodologii pracy, właśnie w kontekście świadectw i świadków zagłady oraz tej subiektywności, obiektywności źródeł historycznych. Archiwum Ringelbluma zaczęło działać w listopadzie 1940 roku pod kryptonimem Onek Szabat, czyli Radość Soboty. Zespół spotykał się m.in. w salach Żydowskiej Sąd Pomocy Społecznej na ulicy Tłomackiem, to jest dzisiaj siedziba Żichu. Archiwum działało w konspiracji, znamy w związku z tym pełnej liczby jego zaangażowanych w jego działalność osób. Znamy nazwiska 36 osób, szacujemy, że było ich około 60. O samym Onek Szabat Ringelblum pisał, że jest to jednolita korporacja, ożywiona jednym duchem, przepojona jedną ideą. Nie jest zrzeszeniem naukowców rywalizujących ze sobą, lecz jednolitą korporacją, bratnim związkiem, w którym wszyscy dążą do tego samego celu. Jeśli spojrzymy na Onek Szabat pod kątem grona tworzących je osób, to zobaczymy taki świat Żydów polskich w miniaturze. Jego członków dzieliły poglądy i sympatie polityczne, podejście do języków żydowskich, czy należy mówić po polsku, widzisz po hebrajsku, wykształcenie, pozycja społeczna, status ekonomiczny, wiek. W archiwum były i kobiety, i mężczyźni, urodzeni w przeróżnych miejscach II Rzeczypospolitej. Natomiast łączyło ich poczucie narastające od początku wojny, że są świadkami i uczestnikami jakichś bezprecedensowych wydarzeń, które należy dokumentować. Dla Ringelbluma dokumentowanie oznaczało zbieranie nie tylko informacji faktograficznych, dat, dokumentów oficjalnych, ale przede wszystkim utrwalanie śladów dramatycznych przemian społecznych we wszystkich grupach społecznych dokonujących się pod wpływem wprowadzania kolejnych rasistowskich i separacyjnych rozporządzeń władz okupacyjnych. Literaturoznawca i badacz zagłady Jacek Leociak wpisuje działanie Onek Szabat w szerszy kontekst
znaczenia historii i znaczenia zdawania świadectwa, jakie tym dwóm przedsięwzięciom nadaje judaizm. Tutaj bardzo chciałam przytoczyć cytat z jego eseju na ten temat. Cytuję: przeświadczenie, że historia żydowskiej diaspory, będąca pasmem powtarzających się w różnej formie i natężeniu prześladowań, pogromów, nieszczęść i katastrof, musi być udokumentowana, spisana, przekazywana przyszłym pokoleniom. Towarzyszyła Żydom od początku i ma swoje najgłębsze zakorzenienie w Biblii. Dać świadectwo, to znaczy stwierdzić rzeczywistość jakiegoś faktu, nadając temu stwierdzeniu charakter wymagany przez przepisy prawne i podając się jego regułom. Świadectwo jest zatem w tradycji żydowskiej ściśle związane z prawniczym procesem ustalania dowodów w celu dojścia do prawdy i osiągnięcia sprawiedliwości. Koniec cytatu. Z kolei Ewa Koźmińska, jako bezpośrednie zaplecze metodologiczne Onek Szabat, wskazuje na kręg historyków Zivo Wieleńskiego, a w szczególności historyka Szymona Dubnowa, który postulował, aby w badaniach i dokumentowaniu historii Żydów opierać się nie tylko na materiałach urzędowych, ale także dokumentach, czy też dokumentach osobistych elit żydowskich, ale także relacjach Żydów dnia powszedniego, czyli zwykłych, przeciętnych, chodzących po ulicy osób. Natomiast za Kateryną Lebow trzeba też podkreślić, że okres międzywojenny to jest także czas bardzo ciekawy socjologicznie, ponieważ w okresie dwudziestolecia międzywojennego zaczęto zbierać materiały socjologiczne za pomocą ogólnokrajowych konkursów na pamiętniki. Te konkursy były kierowane do różnych grup społecznych i do różnych grup zawodowych. W Polsce przed wojną odbyło się ich kilka, między innymi były skierowane do bezrobotnych albo do robotników. Również były takie konkursy organizowane przez IWO, których adresatami była młodzież żydowska. I taka forma pozyskiwania danych społecznych była uważana przez organizatorów za przedsięwzięcie umożliwiające zgromadzenie danych możliwie obiektywnych i możliwie reprezentatywnych. Dodatkowo też uczestnicy tych konkursów na pamiętniki wierzyli, że w swoich relacjach nie muszą wprowadzać jakiejś wewnętrznej cenzury, że właśnie organizatorom zależy na uzyskaniu takiego szczerego, a przez to bardzo często ostrego obrazu realiów ich codziennego życia. I właśnie ten obowiązujący w międzywojniu wymóg reprezentatywności i obiektywności, który miał przybliżać do obiektywności oraz zaangażowanie społeczne, zbieranie danych socjologicznych, czy też możemy nazwać je społecznych, był stale obecny w pracach Onek Szabat. O losach Żydów w getcie warszawskim, ale też w całej okupowanej Polsce miały zaświadczać zbierane przez Onek Szabat materiały takie jak ankiety, monografie Sztetli, relacje z przesiedleń do getta warszawskiego, opracowania o różnych zawodach, na przykład o zmieniających się warunkach pracy fryzjerów. To są jedne z moich ulubionych, najciekawszych opracowań. Opracowanie o działalności różnych instytucji, jak punkty dla uchodźców albo punkty opieki dla dzieci, relacje z obozów pracy, wywiady, to już duża kolekcja listów prywatnych. Wiele uwagi poświęcano opiece zdrowotnej, walce z głodem, a także utrwalaniu doświadczenia osób głodujących. Ważną część archiwum stanowią kazania, teksty o charakterze religijnym i opisujące prześladowania Żydów religijnych. Duży korpus stanowią prace literackie, eseje, poezja, sztuka teatralna, sztuki teatralne, rysunki i fotografie, które powstawały w getcie. W archiwum jest też wiele dokumentów o edukacji, między innymi wypracowania uczniów tajnych szkół. Jest jeden ocalały plan lekcji, opracowania edukatorów i metodyków o zapaści edukacyjnej, ale także nowe wersje klasycznych bajek przerabiane tak, aby pasowały do nowych realiów życia w dzielnicy zamkniętej. W zbiorach archiwum znajduje się także szereg artefaktów życia codziennego, jak kartki żywnościowe, bilety tramwajowe czy też kartki meldunkowe.
No ale archiwum nie zamykało się także na dokumenty właśnie te oficjalne. Gromadziło niemieckie dokumenty urzędowe, korespondencje między instytucjami, obwieszczenia, ulotki, przeróżne raporty Rady Żydowskiej i Żydowskiej Samopomocy Społecznej. Jak widać więc z tego bardzo krótkiego opisu tego, co się zawiera w archiwum, są to dokumenty o niezwykle różnorodności gatunkowej, jednak większość z nich to są obrazy dokumentujące życie codzienne, zapisy o charakterze osobistym czy wręcz autobiograficznym. Kiedy Niemcy rozpoczęli wielką akcję likwidacyjną getta warszawskiego latem 1942 roku, pierwsza część archiwum została ukryta i dokumenty te ujrzą światło dzienne, niektóre już w stanie bardzo zniszczonym i nieczytelne dopiero za 4 lata, kiedy zostaną wydobyte we wrześniu 1946 roku z ruin przy ulicy Nowolipki 68. Druga część archiwum zostanie wydobyta 4 lata później, w grudniu 50. Zapisy doświadczenia zagłady, jakie poznajemy w podziemnym archiwum getta Warszawy, są różnorodne i wszechstronne. Niektórzy autorzy starali się oczywiście zachować ten taki ton sprawozdawczy, zobiektyzowany i chłodny, inni z kolei łamali tę dyscyplinę, dodając do swojego opisu sytuacji również swoje oceny, osądy, ujawniali własne emocje. I chciałam Państwu dzisiaj przedstawić bardzo krótko jeden z takich dokumentów, zatytułowany Człowiek uciekł z Treblinek, rozmowa z powracającym. Skupia on sobie dane faktograficzne, jest taką szczegółową relacją uciekiniera z obozu śmierci w Treblinkach, ale jednocześnie jest zapisem trudności odbierania relacji. Chciałam zacząć od przytoczenia wstępu do tej relacji. Fenomen Treblinki należy nie tylko opisać, ale i zrozumieć. Ciężko się do tego zabrać, ściska mnie w gardle. Teraz mam zamiar zanurzyć się w te zatrute, być może nasycone gazem i tym morderczym czadem opary, w których zginęło tak wiele moich bliskich i ukochanych. Tak wielu bliskich i ukochanych innych ludzi. Nawet nad najdrobniejszym złodziejaszkiem z Krochmalnej i nad najgorszym nożownikiem z Ciasnej i Miłej płacze we mnie całe serce. Gdzie są prości i nieprości? Świąteczni i codzienni Żydzi i Żydówki Dnia Powszechnego, którzy tak żywiołowo, z temperamentem krzątali się po żydowskich ulicach polskich miast, pracowali i żyli aż do ostatniego tchu. Autorką cytowanego fragmentu jest Rachela Auerbach, psycholożka, działaczka społeczna i pisarka, tworząca w jidysz i po polsku. W getcie warszawskim pracowała jako kierowniczka kuchni ludowej wydająca posiłki głodującym mieszkańcom getta. To jej właśnie przypadło zadanie spisania relacji uciekiniera z Treblinki Jakuba Krzepickiego. Można zaryzykować stwierdzenie, że tekst ten ma dwóch autorów. Jest zapisem z jednej strony granicznych doświadczeń Krzepickiego, ale formę mu nadała Auerbach. Jej sposób myślenia o świadectwie, o szczerości i granicach zapisu czy jego doświadczenia. Auerbach zaczęła spisywać zeznania Krzepickiego, a może prowadzić z nim rozmowę, 28 grudnia 1942 roku, a skończyła 7 marca 1943 roku. Autonomiczny tekst doświadczenia jest poprzedzony cytowanym wstępem pisarki, w którym mierzy się ona z doświadczeniem, z trudnością w ogóle wysłuchania tej relacji, ze swoim własnym strachem powrotu do świeżych wspomnień akcji likwidacyjnej, rozbudzeniem wspomnień utraconych swoich najbliższych. Autorka była słuchaczką cierpliwą. Relacja zajmuje łącznie 3 zeszyty, jest to łącznie 332 strony, no ale też jest słuchaczką bardzo dokładną. I co jest absolutnie fascynujące, ona zapisywała nie tylko słowa Krzepickiego, ale także wszelkie jego miny i gesty, poprzez które Krzepicki chciał dopełnić swoją opowieść. Zapisała między innymi: Krzepicki pokazuje mi gestem i mimiką ból pragnienia i graniczącą z błędem potrzebę powietrza i wody. W innym miejscu pisze: Krzepicki pokazuje mi grymas nieboszczyków i jak sobie wyobraża ostatnią rozpaczliwą walkę i łyk powietrza.
Także jest to jedna chyba z pierwszych tego typu zapisów, tego typu relacji, które uwzględniają nie tylko rzeczywiście wypowiedź świadka, ale cały spektrum jego zachowań, jego gestów, jego reakcji na wspomnienia przeżytych drastycznych chwil. Ringelblum w swoich pierwotnych założeniach myślał o archiwum jako o zbiorze dokumentów obiektywnych, w znaczeniu takim pozytywistycznym, czyli że są oparte na danych, na liczbach, są pozbawione emocji i oceny, bo właśnie takie nazywał subiektywnym. Często pisał o tym, że przyszły historyk będzie umiał docenić wagę dokumentacji zgromadzonej przez Onyx Szabat. Natomiast relacja Krzepickiego jest jak najbardziej dokumentem faktograficznym, ale jest jednocześnie dokumentem, który Ringelblum zalicza do kategorii subiektywnych. Za faktografią zagłady w Treblince muszą przecież podążać emocje. Doświadczenie to, a więc i jego relacja, jest czymś radykalnie innym od najśmielszych wyobrażeń. Przeżycie i spisanie tego doświadczenia wymagało nowej formy, którą moim zdaniem Auerbach udało się znaleźć. Oddała głos świadkowi, by wyciągnęła go z takiej ramy przekazyciela w suchych faktów i nadała mu status osoby zaświadczającej. A zaświadczanie oznacza nie tylko umiejętność bezbłędnego przytaczania dat, liczb i danych. Zaświadczanie polega też na umiejętności wskazania znaczenia zagłady jako wydarzenia bez precedensu, wielkiej, niezawinionej krzywdy, o której musimy pamiętać i o której, tak jak chciał Ringelblum i jego współpracownicy, powinno opowiadać przede wszystkim ofiary, a nie tylko sprawcy. I na tym zdaniu już zakończę swoje wystąpienie. Dziękuję bardzo za uwagę.